Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam Was w wyczekiwanym przez Was tutorialu do Live 2D. Zaczynamy segment serii, w którym nauczę Was, jak zrobić model VTubera 2D w wersji darmowej tego programu, więc nie będzie to taki rozbudowany model jak na przykład mój czy większość wielkich YouTuberów. Ale będzie to model pełnowymiarowy, który Wam jak najbardziej posłuży. A z czasem, jak już skończę całą serię i nabiorę nowych sił i kupię licencję do pełnej wersji, to wtedy Wam pokażę, jak zrobić taki model z większą ilością ruchomych elementów. Ale najpierw podstawy. Tutaj jeszcze na bazie mojego modelu możecie rzucić okiem, jak to wszystko wygląda od strony, nazwijmy to, piekarnika. Macie parametry, kości, foldery i na razie wygląda to strasznie, wiem, ale dlatego rozbiłam tutorial na kilka odcinków, żeby to wszystko omówić na spokojnie i najbardziej klarownie, jak się da. Więc się nie zniechęcajcie i ruszamy! Krok pierwszy to przygotowanie grafiki do modelu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ona powstała, to zapraszam Was do filmu sprzed tygodnia. Link macie w opisie oczywiście. Był to speed drawing, na którym możecie podpatrzeć, jak rysowałam ten model, ale w skrócie. Każdą część postaci musicie narysować oddzielnie. Rzęsy, zęby, język, wnętrze ust, uszy, wargi, łapy, ogon itd. Chyba już załapaliście, prawda? Wszystko, co się da, to wszystko wyodrębniacie. Polecam też numerować warstwy, które trafią już bezpośrednio do modelu, bo jeżeli macie darmową wersję Live 2D, to macie ograniczenia do 100 obrazków, więc dzięki temu będziecie mieli kontrolę nad tym, czy możecie coś jeszcze dodać, czy już niestety nie. Jeżeli taki obrazek macie gotowy, macie dwie opcje, w zależności od programu, z jakiego korzystacie do rysowania. Opcja A. Krótsza i wygodniejsza opcja, ale nie do zrobienia na każdym programie, ale i tak zostańcie, bo będę omawiać tutaj rzeczy, które będą potrzebne w przypadku obu. Wchodzicie w eksport i w zakładce Zapisz jako typ wybieracie rozszerzenie PSD Photoshop Dokument. Różnie to pokazuje, ale jest to jedno i to samo. Plik PSD przeciągamy do Live 2D. Dostaniemy pytanie, co z nim zrobić. Możemy dodać to do otwartych projektów albo utworzyć nowy. Nie przejmujcie się tym divem w tle, to do następnej metody. Zróbmy to jako nowy i jak widzicie, cała nasza postać jest już w programie. Co nieco co prawda tutaj wystaje, ale zaraz to ogarniemy. Mamy z boku takie foldery. To, co jest niepotrzebne, wywalamy, są to pozostałości z programu graficznego, a ten folder to części naszego modelu. Jest tutaj bałagan, więc polecam Wam je posegregować, robiąc nowe foldery, klikając tą ikonkę i łapcie teraz przyspieszenie. Oki, wszystko posegregowane. Takie posegregowanie możecie też zrobić przed renderem do PSD, to taki mini protip. I co teraz? Bo jak widzicie, poznikały niektóre części, a niektóre wystają. I to też jest przydatne do drugiej metody przenoszenia postaci z programu graficznego do Live 2D, więc się skupcie. Jest to kwestia posortowania elementów w folderach. To, co jest wyżej, jest z przodu, a to, co jest niżej, jest z tyłu. Jeżeli przyciągnę łapki do góry, to wyjdą naprzód. To samo z innymi elementami, które mają być na froncie. Oki, a co teraz, żeby schować elementy, żeby język i zęby nie wystawały z tekstury ust, albo żeby tęczówki nie wypadały z białka? Już Wam tłumaczę. Zlokalizujcie, gdzie macie białko i tęczówkę i skupcie się na tym oknie. Wchodzicie w teksturę, która ma być tą, co wyznacza granicę, w tym przypadku białko, i kopiujecie jej ID. Wchodzicie w element, który ma podlegać pod granicę, w tym przypadku tęczówka, i szukacie rubryki Clipping ID. I wklejacie ID białka i po tym kliknijcie w inną rubrykę, żeby program załapał, że wkleiliście coś nowego, bo jeżeli wejdziecie do innego elementu, to to, co wkleiliście, zniknie. Jak wszystko zrobiliście poprawnie, to tęczówka przyklei się do białka i będzie znikać za jego granicami. To samo robicie z refleksami i drugim okiem.
Aczkolwiek nie tak szybko z drugim okiem, bo z oczami jest trochę trików, jak przyspieszyć pracę nad nimi. Więc jeżeli chcecie poćwiczyć, to możecie to powtórzyć na drugim oku, ale jeżeli nie, a wasza postać nie ma różnych tekstur oczu, to możecie poczekać z jednym okiem do tutorialu o twarzy. No dobra, to teraz usta. Jak widzicie, mamy dwie wargi z kawałkiem skóry. Jest to istotne, żeby to miały, bo dzięki temu zasłaniają wnętrze. Więc dlaczego język nam wystaje? Bo trzeba z nim zrobić to samo, co z tęczówkami i refleksami. Wchodzimy w środek, kopiujemy ID, wchodzimy we wszystko, co ma siedzieć w środku ust, czyli zęby i cofnięty język, i w clipping ID wklejamy ID środka ust. Dokładnie tak samo, jak było to z białkiem i tęczówką. Jak widzicie, mam dwa języki, bo jeden będzie schowany w środku, a drugi będzie w parametrze wystawiania języka i do niego wklejamy ID środka. Tylko zmniejszamy opacity i na razie o nim zapominamy. I jak widzicie, teraz nic nam nie wystaje i wszystko siedzi w dziobaku naszej postaci. Ok, a co jeśli nie mogę wyrenderować PSD? Od tego jest opcja B. Dłuższa, ale działa na każdym programie graficznym. Chowacie wszystkie warstwy i zostawiacie jedną. Renderujecie jako przeźroczysty plik PNG i tak każdy po kolei. Polecam numerować i nazywać dane elementy, żebyście się nie pogubili, co jest do czego. I pamiętajcie o tym, żeby wyrenderować też jako PNG cały model, bo pomoże wam to ułożyć rzeczy na swoich miejscach. Co dalej? Odpalamy Live 2D i przeciągamy nasz PNG z całym modelem do programu jako Guide Image. I zostawiamy go na przeźroczystości. I potem przeciągamy każdy element modelu po kolei jako tekstura. Może się nas zapytać, czy dać to do jakiejś otwartej karty, czy do nowego projektu. No i zaznaczacie odpowiednią opcję. W moim przypadku jest to model. Tutaj klikamy to i nasz element modelu jest w programie. Przeciągamy go tak, żeby leżał na swoim miejscu, opierając się o obrazek całego modelu. I tak wszystko po kolei. Jeżeli zrobicie już wszystko, to możecie usunąć PNG całego modelu. Po wrzuceniu wszystkich części, oprócz po usunięciu obrazku modelu, pamiętajcie o ustawieniu opacity na 100% na pojedynczych częściach. Jak widzicie, macie tutaj takie foldery. Są one domyślne, jeżeli nie odpalicie od razu projektu PSD i jak wrzucacie nową teksturę, to robią się nowe. Z tych nowych przenieście tekstury do odpowiednich folderów, a te, co są pozostałością, możecie usunąć. To działa też jak warstwy. To, co jest wyżej, jest przed tą, co jest niżej i to tyle z tej metody. Ok, i teraz niezależnie od tego, którą metodę użyliście, wasze elementy jeszcze nie są gotowe do modelowania. W przypadku metody A macie takie małe prostokąty, a w przypadku opcji B są one ogromne, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. Wybieracie każdy element po kolei i w zależności od tego, jak bardzo ruchomy jest ten obiekt w waszym modelu, tak dużą deformację zaznaczacie. A więc na spokojnie. Klikacie w element, w moim przypadku są to biodra, które są mało ruchome. Klikacie to coś, wyświetla wam się okno i rozwijacie opcję preset. Jak mówiłam, biodra są mało ruchome, więc wybieram Deformation Little i na biodrach pojawia się siatka. Ułatwia nam ona deformowanie modelu. I robimy tak za każdym razem. Sztywne elementy dostają Little, a elementy, które będą bardziej męczone, takie jak na przykład ogon, usta, włosy, rzęsy, dostają deformację Heavy. Jaka jest różnica? Ta druga jest bardziej precyzyjna. Czasem może być tak, że nawet heavy jest za lekkie, albo heavy obetnie wam kawałek tekstury. Co teraz? Macie obok podobną ikonkę, tylko z piórem obok. Jest to customowa deformacja. Wchodzicie w nią i wybieracie opcję z plusem i klikacie z punktu do punktu, tworząc własną siatkę. I robicie ją, aż uzyskacie efekt, jaki chcecie. Czy to dokładniejsza deformacja, czy to odzyskanie tekstury. Jeżeli już to zrobiliście, to lecimy dalej. Jeżeli pamiętacie początek filmu, to tam mój model miał te suwaki podkreślone na czerwono i model na nie reagował. Są to parametry. To jest to coś, co odpowiada za ruch naszego modelu i dzięki temu model wie, co zrobić na nasz gest twarzą. Jak widzicie, div ma je na czarno, a to znaczy, że nic tam jeszcze nie ma i teraz zrobimy pierwszy krok do tego, żeby coś tam mogło się pojawić. Zaczniemy sobie od szyi, klikamy w nią i dodajemy jej kość. Jest to kółeczko z kreską.
Po kliknięciu w to program nam popłacza, że mamy wersję Bieda Edition i mamy ograniczoną ilość miejsc na gości itp. Przytakujemy mu i następnie pojawia się kolejne okno. Tutaj musimy nazwać, czym jest ta kość. No to nazywamy ją, że to szyja. I klikamy Create. No i pojawia nam się takie cacko na modelu, które musimy teraz je odpowiednio ustawić. Przesuwamy kości klikając w nie, a następnie przeciągając je, przytrzymując Ctrl plus lewy przycisk myszy. I jak widzicie, po kliknięciu w kość i złapaniu za czubek i przekręceniu jej na boki, idzie z nią szyja. Ale nie idzie reszta głowy. Co teraz? Dodajemy kolejną kość, tym razem do głowy. Wszystko robimy tak samo. Pamiętajcie o odpowiednim ustawieniu kości, bo jak ją przestawicie w losowym miejscu, to miejsce będzie takim jakby przypięciem od szpilki. Jak widzicie, głowa idzie, ale reszta twarzy niekoniecznie. I szyja dalej sobie, a głowa sobie, więc już to ogarniamy. Patrzymy na to okno, szukamy naszej głowy i przeciągamy ją pod kość szyi. I teraz działa. Lub możemy zrobić to w tym oknie. Wybieramy kość głowy, tutaj szukamy opcji Deformer i z listy wybieramy to, za czym chcemy, aby głowa podążała, czyli szyję, i tak też działa. Teraz podłączymy twarz pod głowę, zaznaczamy te wszystkie elementy i wrzucamy je do kości głowy i wszystko działa. Teraz dodajemy kości w te miejsca, gdzie jest to potrzebne. W moim przypadku będą to łapki, klatka i ogon, ale jeżeli wasze modele są większe, to mogą być też nogi, biodra i tak dalej. Generalnie każde zgięcie. Oki, jeżeli chodzi o model, to wam na razie starczy na ten tydzień, żeby to opanować. Nie wszystko na raz, bo się pogubicie. Ale to nie jest koniec tutorialu, bo jeszcze bardzo ważna rzecz. Bez tego nie wyrenderujecie modelu. Teraz rozjaśnię wam coś, co miało dostać oddzielny odcinek, ale wrzucę go jednak tutaj, bo może ktoś wyprzedzi tutorial, a to jest coś ultra ważnego, a sporo początkujących o tym zapomina i potem jest płacz. Jest to Atlas Texture. Odpalamy go wchodząc w Modeling, następnie w Texture i potem Edit Texture Atlas. Pokażę wam się okno. Jak macie licencję, to możecie wybrać cokolwiek, ale nie polecam przeginać z rozdzielczością. Mój model jest w 4K i tak tego nie wykorzystuję, a laptop tylko bardziej szumi przez niego. Więc lepiej oscylować w okolicach HD. Jeżeli macie wersję free, to wyboru większego nie macie, bo program pozwoli wam wyrenderować postać tylko do 1024 pikseli, więc no. Klikacie OK i pojawia wam się takie cudo. Są to tekstury modelu. Jeżeli macie jakąś niewczytaną część, to pojawi wam się ona tutaj i musicie w nią kliknąć, żeby przeskoczyła na Atlas. Ustawiacie tekstury tak, żeby wszystkie zmieściły się na kartce i klikacie OK. On coś tam sobie przeładuje i czasem jest tak, że lekko obniży się jakość modelu, wtedy musicie sobie to wszystko przeskalować tak, żeby straty były jak najmniejsze, ale o tym za chwilę. Jeżeli brakuje wam miejsca w atlasie, a macie kilka elementów, które są takie same z lewej i prawej strony, jak na przykład rzęsy, źrenice, białka, uszy, brwi, cokolwiek, to z jednej strony twarzy je usuńcie i zaznaczcie te wszystkie elementy, które zostały po drugiej stronie, kliknijcie na nie prawym przyciskiem myszy i skopiujcie je, no i wklejcie. Znowu klikacie na nie prawym przyciskiem myszy i klikacie Reflect i klikacie OK. I to jest ogólnie jeden z tych patentów z oczami, o którym wam mówiłam. Drugi będzie przy mruganiu, więc dalej na spokojnie z tymi oczami, bo będzie to podobnie wyglądać. Jak widzicie, tęczówka wyszła nam trochę z orbit, ale to wiecie już jak naprawić. Szukacie białka, które jest z tej strony, jego ID, wklejacie ID do clipping ID tęczówki, no i gotowe. I po wróceniu do atlasu widzicie, że jest już trochę więcej miejsca. W tym przypadku mogę jeszcze wywalić na przykład uszy, wibrysy, łapy i tak dalej. No ogólnie wszystko, co po prostu wygląda tak samo, tylko jest lustrzanym odbiciem, więc myślę, że ta kwestia jest już jasna. Dobra, to teraz to skalowanie. Żeby przeskalować teksturę, klikamy w nią i w tej opcji wybieramy procent, jak bardzo chcemy ją zeskalować.
Dla przykładu macie tutaj atlas mojego modelu, jak bardzo to wszystko jest poskalowane i powciskane. Ogólnie to, co ma wyglądać bardziej smooth, no to musi być najbliżej jakości 100% jak się tylko da. A jakieś głupoty typu zęby, których i tak aż tak nie widać, mogą być w mniejszej jakości i upewnijcie się, w jakiej rozdzielczości robiliście model w programie graficznym, bo niestety jak narysujecie coś w celach dydaktycznych, narysujemy coś w 4K i cali zadowoleni, że upchaliśmy tą teksturę w 4K w tych 1024, na które pozwala nam Light 2D, to nie przejdzie. Musicie zeskalować to tak, aż program pozwoli Wam wyrenderować model i czasem się zgodzi, ale bywa tak, że nie pozwala, więc musicie wtedy niestety skalować. Ale jeszcze się nie stresujcie, my dopiero zaczynamy naszą przygodę z Light 2D, renderować będziemy na końcu. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, a ja z chęcią udzielę Wam odpowiedzi. Przed nami jeszcze ruch ciała, w tym właśnie te parametry, mimika twarzy, fizyka, animacje, render i programy do trackingu, a oprócz tego cała sekcja obsługi Miku Miku Dance, więc mamy co robić. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Zapraszam Was na serwer Discord, do którego link macie w opisie. I to tyle ode mnie, trzymajcie się cieplutko, papatki!